Witam wszystkich, słuchajcie. Kolejny filmik o tym zasilaczu, który kupiłem w GoTroniku, za którego, no niestety, troszeczkę przepłaciłem, bo w Chinach on kosztuje połowę taniej. No ale coś za coś dostałem go od razu. Także nie musiałem czekać tyle czasu, jak na przesyłkę z Chin. I temat będzie dzisiaj generalnie o tym, jak ten zasilacz sprawdził się po włożeniu do obudowy. Którą wysłał mi użytkownik YouTube'a. Wydrukował ją na drukarce Ender Trójce i powiem Wam, że ja jestem super zadowolony. Jeszcze sobie tylko szybko przejdźmy do Firefoxa, żeby Wam pokazać yy, tą stronkę, na której są właśnie te projekty. No i zobaczcie. Tutaj jest ta stronka. Tu macie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wersji różnych tam obudów. I on powiedział, żebym sobie wybrał którąś z tych tutaj dostępnych. Ja wybrałem sobie tą, chociaż powiem że bardzo mi się podoba ta wersja, tyle że ona tutaj nie ma USB, tych trzech USB, tak? USB nie ma i tego przycisku. Także jakby zmodyfikować troszeczkę tą obudowę tak, żeby miała tutaj jeszcze na trzy USB-ki plus dwa te miejsca na wyjście zasilania z tym włącznikiem. Myślę, że taka obudowa już by była naprawdę super, bo dlaczego mówię, żeby była super? Ponieważ ma pod kątem ekranik, na który mogłaby spoglądać sobie kamerka gdzieś tam z góry, tak? Jak coś byśmy tam nagrywali. Także to jest plus właśnie tej obudowy. No, generalnie ta jest bardzo też fajna. Nie mam też żadnych zastrzeżeń. No i tak to wygląda. Teraz przejdźmy sobie do. Samej obudowy i pokażę Wam, jak mi wyszedł ten cały projekt. Zacznijmy od tego, że tutaj mamy przedni front panel. Yy, troszeczkę tutaj tą ramkę tego zasilacza uszkodziłem. No, niestety kombinowałem z pierwszą obudową, którą ja sobie tam robiłem z plexi. No i żeby gdzieś tam coś spasować, no nie przemyślałem tego, po prostu połcinałem tutaj. Y, troszeczkę ten plastik y, tego zasilacza, no i wyszło troszeczkę kaszaniasto, że tak powiem. No ale wszystko działa i powiedzmy, że jak pominiemy ten fakt tutaj, że tak zrąbałem, to wszystko inne jest y, ok. Moi drodzy, tak o, po pierwsze, jakie mamy tutaj funkcje tego przedniego panelu? Zasilacz zasila. Tutaj dwa wyjścia, plus jeszcze sobie dorobiłem takie wyjście, że sobie mogę podłączyć tutaj jakieś dwa kabelki i skręcić śrubką i one mi będą się trzymać. To jest plus, że to jest właśnie takie no szybkie, tak ucinamy kabel, wtykamy, zakręcamy i nam się trzyma. Nic nie musimy kombinować. Druga sprawa to zasilacz jest połączony, znaczy te wyjścia tutaj ze środkowym USB-kiem. Czyli tutaj podłączając na przykład telefon pod tego środkowego USB-ka mogę regulować ampery, tak? czyli załóżmy telefon będę mógł ładować prądem pół ampera bądź nawet jednym amperem. A są takie telefony, które nawet przyjmują dwa ampery tak? bez problemu, także można sobie eksperymentować. No i ciekawą jest rzeczą to, że podpinając tutaj telefon widzę, ile on pobiera prądu. Także to jest też tak, taki fajny future. Tej obudowy i tego całego, w ogóle zasilacza. Dwa skrajne USB-ki są podłączone pod, bezpośrednio pod zasilacz, który wchodzi z tyłu 19,5 V, w tym wypadku Della i przed tymi USB-kami są płytki, które redukują te 19,5 V do 5,1 V, i maksymalnie jest tutaj na jedno gniazdo 3 Ampery, także. Powiedzmy, że na te dwa gniazda bez problemu pociągnę ten 1 amper takiego stałego obciążenia. Trzecia rzecz to jest tutaj przełącznik, który wyłącza całkowicie cały zasilacz, czyli odłącza nam sekcję tutaj tego zasilania razem ze środkowym tym USB-kiem. Natomiast te dwa USB ciągle niezależnie działają od tego, czy ten zasilacz działa, czy nie. Tak jak już mówiłem przed chwilą, są zasilane zasilaczem 19,5V, z płytką, która redukuje do 5,1V. To jest chyba z tych takich ważniejszych informacji o przodzie, wszystko. Natomiast tutaj z boku tej obudowy mamy takie krateczki, które pozwalają nam zasysać jakby powietrze w momencie, kiedy zasilacz przekroczy. Temperaturę tam nagrzewania się w środku 50 stopni, załącza się wiatraczek, no i on może sobie tutaj ciągać powietrze przez te krateczki, bądź też przez y, otwór z tyłu. I powiem Wam taką, no obudowa jest w 95% powiedzmy skończona. Jeszcze nie mam do końca zrobionego tego tyłu. Dlaczego? Jak widzicie, tutaj wychodzi mi kolejna funkcjonalność z, tego, z tej obudowy. I tu będzie coś takiego, że będzie taki moduł, który będzie mógł ładować na przykład takie baterie od telefonów, akumulatorki, które pracują. Ile tu dokładnie mamy na nich opis? 3,7 V, maksimum charge voltage 4,35 VDC. Nominal voltage 3,8 VDC. No, czyli będę mógł sobie takie baterie ładować bez problemu. Jakieś akumulatorki 3,7 V do 4,2 i po przekroczeniu tam no właśnie tych 4,2 V. Cały ten moduł tutaj odłącza zasilanie i taki akumulatorek, czy tam bateria jest już ładowana. Możemy sobie potem gdzieś tam czymś tam użyć. Najlepszym przykładem będzie pokazanie właśnie czegoś takiego. 3 takie akumulatorki po 1,2 V. Razem jest 3,6. No, i to bym mógł sobie podładować właśnie tutaj yy, przez tą płytkę do 4,2 V. I wtedy yy, zasilanie zostaje odcięte i one są już naładowane bez problemu. Także to jest taki plusik. Future będzie tego zasilacza kolejny. I następnie mamy tutaj dwa wejścia. Które służą do zasilania tego urządzenia. Pierwsze to jest wtyczka od zasilacza dalowskiego, która ma w środku taką migiełkę. I tu ją wtykamy sobie w to gniazdo. Natomiast jeżeli chciałbym podpiąć inny zasilacz, taki już bardziej standardowy, a w zasadzie wtyczka taką, nie wiem, to się chyba mówi 2,5 mm, no to mogę wtedy sobie tutaj podłączyć. Docelowo jeszcze planuję zrobić jeszcze tutaj z tyłu. Coś takiego jak mamy tutaj z przodu na dwie takie śrubki, że już wtedy będę mógł konkretnie, no, praktycznie każde zasilanie podłączyć, już tylko wystarczy kabel uciąć i go przykręcić, tak? To będzie już takie, no, no już myślę, że bardzo funkcjonalne. Yy, co jeszcze chciałem powiedzieć? Yy, no, i chyba to w zasadzie tyle by było. I taką jeszcze ciekawostkę Wam powiem, że ten zasilacz może służyć też jako miernik, czyli on może na przykład sprawdzić, ile. W jakim stanie jest taka bateria? Czy jest naładowana, czy nie jest naładowana? Tutaj mam kilka sztuk, zaraz wam pokażę jak to w ogóle działa, bo jeszcze sobie na koniec go podłączymy do zasilania i pokażę wam wszystko, jak to tutaj, tutaj działa. No i sprawdzimy też sobie, ile ma. Mają te wszystkie trzy akumulatorki połączone właśnie tak, jak tutaj widać. Także podłączamy sobie, podłączamy sobie zasilanie. 19,5 W, ja obrócę miernik w drugą stronę, żebyście widzieli, jak to się wszystko włącza i powiedzcie, czy Wy macie jakiś jeszcze tutaj pomysł, co moglibyście na swoim miejscu w ogóle, jakbyście budowali sobie taki zasilacz, zrobić? Czy jeszcze coś byście dodali, zmienili? Piszcie w komentarzach. Może jakiś będzie ciekawy, to by się zrobiło w tej obudowie, bo jeszcze tutaj miejsca jest dużo, tak? Jeszcze nawet na górze można coś tam porobić. No nie wiem. W każdym bądź razie pomysłów jest mnóstwo, tylko trzeba je znaleźć i wykorzystać. Uwaga, podłączamy zasilanie. Jak widzicie nie włącza się. Dlaczego? Bo główny przycisk jest na zero. Teraz wciskając na jedyneczkę załącza nam się zasilacz. I w tym momencie mamy ustawione 5V i 1,5A tu na tym wyjściu plus 100 i plus środkowy USB. Pamiętajcie, tak jak mówiłem. Te 2 zawsze 5V. Niezależnie czy ustawię na zasilaczu 10V, 5A, czy inaczej. Także mamy podpięty i teraz Wam pokażę, jak działa tutaj funkcja miernika. Tylko sobie położę go jakoś bokiem. Podepnę się magicznymi moimi kabelkami. Plus do plusa, minus do minusa i słuchajcie, patrzcie, yy, nie wiem, czy to będzie widać dobrze, biorę baterię od BlackBerry, sobie postaram jakoś to złapać, no ciężko będzie troszeczkę tak pokazać, bym musiał powiększyć troszeczkę obraz jeszcze, mi się zdaje, żebyście to bardziej zobaczyli, o, coś takiego. Biorę baterię, przykładam, tutaj będę z boku pokazywał minus do minusa, plus do plusa i obserwujcie, ile pokaże tutaj miernik. Pokazuje nam ile 3,94 V. Czyli słuchajcie, ta bateria jest nawet, nawet naładowana, pomimo tego, że jest trochę spuchnięta, to ona jeszcze jakoś tam działa. Zobaczmy sobie czerwoną baterię, też od Backberry. EM1 to jest chyba 9320. Znowu minus do minusa, plus do plusa. Co my mamy? Totalnie rozładowana, 0V. Dajemy sobie ją na bok. Bierzemy baterię od Noki. Model BL, myśnik 5C. 1020 mAh, 3,7 V. I sprawdzamy ją sobie. Minus jest po lewej. Ok. Ta ma 3,67. Czyli powiedzmy, że no już taka rozładowana trochę. Poniżej 3,7. Bierzemy sobie baterię, zamiennik do Blackberry. 9000 spuchnięta jest. W ogóle czuję, jak naciskam tutaj ten środek, jak on sprężynuje. Ona idzie do utylizacji, do wyrzucenia do specjalnego pojemnika, tylko trzeba będzie ją zabezpieczyć, żeby tam żadnego zwarcia nie zrobiła i będzie problem z głową. 0,27V. Totalny zgon. Tej baterii już nie będziemy w ogóle nawet używać. Trzecia bateria. Od BlackBerry 9900, yy, tak? Nie, przepraszam. Od Q, BlackBerry Q10, czyli już od tych BlackBerry z BlackBerry 8, 10. NX1 model dokładnie. Teraz tak, minus po lewej, ok. Minus po lewej, plus po prawej. Ile ma? 2,90, 3,95. Już ją ja mierzyłem, tak? 3,94. No, naładowana jest, tak jak mówiłem wcześniej. Także jak widzicie, zasilacz ma funkcję miernika. Bardzo fajna funkcja. W połączeniu z tym modułem Wi-Fi, no, byśmy mogli sobie fajnie to w obs ustawić i pokazać wszystko to, co mierzymy i tak dalej. I teraz sprawdźmy sobie te trzy akumulatorki. 1, 2 V, ile one, jest, jak one są podładowane. 3,76 V, jak widzicie. Czyli co? No, są już tak lekko, można powiedzieć, naładowane. Powinno być, jakby były w 100% naładowane, tak myślę, że 4,2 V powinno mniej więcej pokazywać. Także funkcja miernika w tym zasilaczu jest bardzo fajna. No i teraz sobie sprawdźmy inne funkcje, które oferuje nam ten. Mierniczek, a czy ten zasilacz, powiedzmy, i w tym celu pokażę Wam, jak działa środkowe USB. Zastosuję w tym wypadku telefon Samsung. Tutaj z boku Wam pokażę Samsunga. Podepniemy sobie go pod USB-ka. On jest wyłączony totalnie. Położmy, położę go z boku. I uwaga. Na wyjściu mam tego USB-ka. Ja też muszę uważać, jakie mam tutaj ustawione napięcie i ampery, żeby nie podłączyć i nie uwalić tutaj wejścia tego właśnie USB w telefonie. Bo jakbym ustawił tutaj, załóżmy, 20V podłączania pod 20, 20V pod USB w telefonie, no na pewno coś się zepsuje. Także 5V, 1,5A. Zobaczymy, ile będzie pokazywało. Na razie zasilacz jest wyłączony. Robimy teścika. USB podłączone. Widzicie, nic nie działa, No trzeba go włączyć. Włączam go tutaj tym przyciskiem żółtym. I patrzcie, co się będzie działo. 5V. I konkap z piorunem pobiera 170 mA. Czyli bardzo mało coś. Wiecie, co w ogóle zauważyłem? Dziwną rzecz, taką, że Różne kable, różnej jakości, potrafią naprawdę o wiele gorzej działać, przesyłać ten cały prąd niż takie markowe, dobre kable. Serio to jest bardzo widoczne, bo ja teraz widzę, że tutaj on go ładuje. No 168 mA to jest bardzo mało, także myślę, że z dwie godziny przynajmniej będzie go ładował, jak nie więcej. 0,84 W. Coś nie tak, według mnie to jest za mało, ale Wam pokazuję, że jak to działa. To USB, pomimo tego, że mam 1,5A ustawionego na wyjściu, to on pobiera tylko 168mA. Być może jakoś to jeszcze się tam będzie zmieniało w trakcie ładowania, ale powiem Wam, że no, bardzo mało. Ja go spróbuję włączyć w ogóle, zobaczymy jak się zachowa cały ten zasilacz. Włącza się, 175mA cały czas. 0,86 W. No i zobaczmy, co się w ogóle stanie. Na razie cały czas 171 mA, także bardzo malutko. Ale widzicie, środkowe gniazdo no fajna funkcjonalność tak? można sobie ładować telefon, sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. To jest wgrany do tego Samsunga i tak z, z zmodyfikowany tam OS Lineage, chyba 14. Bardzo fajną wersję znalazłem do tego telefonu Samsunga. Pasuje idealnie, chodzi szybko. I tak go nie używam, także leży sobie w szafce. No, 174 mAh. No słuchajcie, albo ten kabel, no moglibyśmy się zabawić w testowanie kabli, tak? No i się zabawimy w testowanie kabli. Słuchajcie, ja robię malutką pauzę. I idę po kilka innych kabli. Zobaczymy, jak się zachowa właśnie ładowanie tego telefonu. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Ja tutaj wyciągnąłem sobie kilka innych jeszcze kabli, pomniejszę troszeczkę. I zobaczcie. Wsadzimy sobie taki kawal. To jest kupiony kiedyś, nie wiem, chyba w mediamarkecie. On jest taki, że tutaj jest w, e, pod USB-ka się go podłącza. I na końcu ma ile? Trzy tyczki do e, iPhone'a, do iPada chyba. No i mikro USB, nie. Także zobaczymy ten mikro USB na takim kablu. Płaskim. To jest pierwsza rzecz. Drugi kabel. Powiem wam jeszcze takie coś. takie z ciekawości. Załóżmy mamy taki kabel do. Sony Ericssonów na USB-ka, nie? Też bez problemu podłączymy, pod ten zasilacz podładujemy sobie Sony Ericssona, także to jest bardzo fajne. No oczywiście USB, jak jest tutaj, to pod każdy USB sobie podładujemy. Sprawdzimy. Nie, to jest y, duże te mikro USB, także tutaj telefonu pod to nie podłączę. Sprawdzimy kabel. Mikro USB, taki dosyć, on jest sztywny, kupiony w Lombardzie chyba za. 10 zł, czy jakoś tak? Czy 15. No nie wiem ile ma. Z metr. Na pewno ma, ma. Me, około metra. Także to jest metrowy kabel. Sprawdzimy sobie kabel. Taki sztukowany jakiś, nie wiem co, co robiłem, ale chyba naprawiałem, czy coś takiego. Też mikro USB. Długość myślę też około 70. 70 cm na pewno. No, i tu, i tu Wam pokażę jeszcze taką też fajną ciekawostkę. Mając na przykład kable, jakieś typu, takiego, że mamy USB, a tutaj takiego bolca, bez problemu sobie też podłączymy do tego zasilacza i podładujemy jakieś tam urządzenie. Także naprawdę taki zasilacz jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. Polecam każdemu. W szczególności kupno na Aliexpressie, bo tam jest dwa razy taniej, chyba że nie chcecie czekać, troszeczkę przepłacić i kupić w Polsce. Dobra, ten kabel, jak widać, ładuje się 171 mA, także bardzo mało. Nie wiem, czy ma jakieś takie duże opory, czy coś. Sobie go wywalimy na bok. Schowamy w ogóle do reklamówki. No i na pierwszy rzut pójdzie... Na razie ten kabel taki przerobiony. Widać, że tutaj jest termokurczka. Podłączmy sobie go do naszego magicznego złącza USB. No i zobaczmy, ile teraz nam pokaże na tym kablu. Czy to jest 171 mA? Czy może będzie miał lepiej? No popatrzcie, ten kabel już yy, ma ile? 340 MA, czyli. Trochę lepiej, no w sumie dwa razy lepiej, tylko tutaj nie piszę ile się telefon będzie ładował, tak? Nie. No, także zobaczcie jaka jest różnica na tym kablu, który podłączyłem sobie do tego telefonu. 340 mA zamiast 170, czyli dwa razy lepiej. Schowajmy sobie go do reklamówki, bo i tak go nie używamy. Trzeci kabel to będzie ten z Lombardu, długi metrowy. Nówka, sztu, sztuka. Także nie powinno być z nim żadnego problemu. No ale pytanie, dlaczego go ktoś oddał do Lombardu? Być może też jest jakiś lipny i będzie przesyłał. Tak jak tamten, ten. Ten, zobaczcie, ten już 168, 175. 207. Widzicie jaka jest różnica w kablach? Powiem Wam, że ja to ostatnio zauważyłem na ładowarce, podpinając różne kable, zastanawiałem się, dlaczego mi się tak długo telefon ładuje. I tak zmieniałem kable, zmieniałem i na jednym kablu telefon mi się potrafi ładować 2-3 razy szybciej od innych. Nie wiem o co chodzi. Czy to jest jakaś jakość właśnie tych kabli? A prawdopodobnie to chodzi o jakość. 263, czyli ten kabel z lombardu, który wygląda no, na bardzo niby fajny kabel, ładuje gorzej niż ta przeróbka, która została zrobiona przeze mnie, tak? Taka składanka. Teraz sobie podłączymy ten kabel. Kupiony tak jak mówiłem, prawdopodobnie w mediamarkecie. Zobaczymy sobie ile on pociągnie miliamperów. Podłączony. No i tutaj no, jestem zaskoczony. 447 prawie pół ampera. Czyli popatrzcie się. Ten kabel wyglądający w sumie nie wiem, czy on wyglądał na najlepszy z tych wszystkich, co pokazywałem. No ten czerwony wyglądał naprawdę efektywnie. Yy, przesyłał dwa razy gorzej. No tutaj mamy 372, czyli telefon naładujemy sporo szybciej niż tamtym. Widzicie jaka jest różnica? To, to chyba chodzi o jakość, yy, grubość i tak dalej. Tych wszystkich przewodów, które idą w kablach. No, 474,374 mAh, 2,36 W. Czy nieźle? A zobaczmy, tak z ciekawości, jakbym ja sobie na przykład tutaj zamiast 5V 5 V ustawił 5,10. Minimalnie tylko zwiększę 5,10, 2,40, 370. No 2,4 W. Prawie 2,5 W pobiera teraz ten telefon. Podczas ładowania ten kabel. Także taki eksperymencik z kablami. No, zdecydowanie ten kabel jest najlepszy z tego co widzę. Będę musiał sprawić sobie jeszcze, porównać z tym moim telefonem, z którego teraz kręcę to wszystko, ponieważ pod niego mam podpięty najlepszy kabel, jaki mi się zdawało, jaki mam w domu. Dosyć długi, ale naprawdę wieście mi, że on ładuje. Najszybciej, wszystkie te telefony. Ale porównam sobie z tym. Jeżeli ten kabel, ten kabel będzie szybciej ładował niż tamten, no to oczywiście zmienię sobie kabel, nie? Bo ja wolę mieć szybciej naładowany telefon. No, prawie pół ampera. Także ten kabel wygrał. Tą batalię tutaj kabli, że tak powiedzmy. Taki mały test był kabli. Przy okazji tego zasilacza. No, i co jeszcze Wam chciałem pokazać z tym zasilaczem? Hmm. No generalnie pokazałem Wam chyba już wszystko, jak on działa. Podpinam taki tester USB sobie tutaj do złącza. Zobaczcie, jak to działa: 5,10 V. Teraz patrzcie, pokażę Wam, jak podłączę pod te środkowe. Pokażę też mniej więcej 5,10, ale to zobaczcie, zmienię sobie na 6 V. 6, 7, 8. Widzicie? 8 V. Tak jak mam tutaj na tym zasilaczu, nie? 8 V. Także działa to bardzo fajnie. Zmniejszę sobie do 5, żeby nie wtopić potem i podłączę jakiś, wiecie, telefon i mi się coś tam przepali. Dobra, słuchajcie, fajny motyw jest jeszcze taki, że tutaj mamy te profile. Ja sobie mogę właśnie zapisać na jakimś profilu, że środkowe USB będzie miało 5V, na innym profilu będzie na przykład miało 12V. Także tutaj można się tymi profilami też fajnie bawić. Jakbyście nie widzieli bardziej, to pokażę Wam. Także no, jestem zadowolony bardzo i na sam koniec ochścimy sobie tą obudowę. Kiedyś dostałem, nie pamiętam skąd, taką naklejkę. Jeszcze jedną mam. I powiem Wam, że przykleję ją sobie tutaj na górę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Social X Terror. Coś takiego. Naprawdę nie wiem, od kogo to dostałem. Już nie pamiętam. Czy coś czy? No ciężko mi teraz jest powiedzieć. Także ładnie to wygląda. Trzy takie psy. I zobaczmy sobie mniej więcej tak, o. Ładnie, prosto, jak najprościej, żeby to wyszło. Pięknie. Pięknie się przykleiło. Socjal X Terror Miernik, to znaczy zasilacz. 3A. 1A, 2A, 3A. Nie, teraz wygłupiam się. No i nawet powiem wam, że to fajnie wygląda. I na tym zakończę ten filmik. Jeszcze sobie tylko potem to dokończę tutaj z tyłu. I będzie myślę, bardzo, bardzo fajny zasilacz do testów takich amatorskich zastosowań domowych, jak mordę szczelił. Także pozdrawiam, trzymajcie się i piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy macie jakieś swoje jeszcze ewentualnie pomysły. Pozdrawiam.